Łódź to Sport, rozmowa tygodnia. Dzisiaj gościem w Kłospocie przy Zachodniej 70 jest piłkarz Łódzkiego Widzewa, Mateusz Możdżeń. Cześć, witam cię serdecznie. Cześć, dzień dobry. Mateusz, powiedz przede wszystkim, jak się czujesz po urlopie, bo to już tydzień minął od urlopu. Czy dostaliście już w kość, czy udało ci się wypocząć? Jak to wygląda? No, przez ten okres na pewno udało mi się wypocząć, bo było takie pierwszy raz w życiu tak długi rozbrat z piłką w moim życiu piłkarskim, można powiedzieć. Zdążyłem odpocząć. I już zdążyłem się trochę zmęczyć. Dzisiaj zaraz jedziemy na kolejny trening, także idzie chyba wszystko zgodnie z planem. Czy ten pierwszy tydzień zajęć był faktycznie już taki ciężki, że czuć było zakwasy po treningach? Czy to na razie było takie wprowadzenie dopiero do tego, co czeka Was na zgrupowaniach? Myślę, że jednak koniec końców to jednak jest chyba początek tego wszystkiego. Chociaż czuć wydaje się znaki, bo pierwsze dwa dni były testowe. To także jakby te rzeczy trzeba zrobić, do których potem się odnosimy w stosunku indywidualnie do każdego z treningów, na przykład pracy na zegarach, czy jaką intensywność każdy z nas, wiadomo, inny jest organizm. A teraz już zaczynamy od 3 dni bodajże, po 2 treningi dziennie, także na sztucznej murawie, także wszystko daje się we znaki tych przysłowiowych zakwasów, które zaczyna się pojawiać najnormalniej. Jak wyniki testów poznałeś już, to jak ci poszło na tych testach, bo pierwsze 2 dni poświęciliście właśnie na to, żeby sprawdzić, jak to po tych urlopach się trzymacie. Tak, były szybkościowe i tak jakby wszystko wiedzieliśmy, bo to się działo od razu po twoim biegu, mogłeś tam sobie spojrzeć i do tego chyba aż takiej dużej wagi nie musimy przykładać co do tych kolejnych, które się odbyły wydolnościowych, które już dostajesz wtedy zegar indywidualnie, masz na imię Mateusz Możdżeń, biegasz na takim i takim tętnie, tyle i tyle minut i każdy z nas, ty też byś dostał oddzielne zadanie i chyba to tak jakby jest duży wyznacznik tego, jak spędziłeś na przykład wolne. Rozumiem, to ciężko, jeśli chodzi w moim przypadku, ciężkie zadanie by było. Przejdźmy teraz, już odpuśćmy ten pierwszy tydzień treningów, troszkę o tobie porozmawiamy, bo jesteś piłkarzem z doświadczeniem w Ekstraklasie. No ale teraz trafiłeś do Widzewa i muszę zadać to pytanie. Mhm. Dlaczego zdecydowałeś się na taki krok? Może ktoś polecał ci Widzew? Jak to wyglądało? Znaczy, było już takie pytanie chyba w innych wywiadach. Pewnie, jeżeli się interesowałeś, to pewnie... No tak, tak. Ale chcę też, żebyś może coś nowego powiesz. Aha, coś nowego. I chyba nie odkryję Ameryki, bo jeżeli jedna wersja była, to chyba oficjalna i chyba też tak było. To wszystko się przeciągało w czasie poprzez właśnie te... myślę, że w jakiś sposób pewnie mój strach trochę przed tym, jak mówisz, ten zejście no, 2 poziomy niżej, co by nie mówić. Pytać, czy ktoś się namawiał. Miałem telefon od Marcina Robaka oczywiście, jak tam sytuacja wygląda, jakieś tam badał. No, byłem z Kosą wcześniej, z Kosakiewiczem, Łukaszem w Koronie, także jakiś kontakt mieliśmy, wszystko tak jakby... Wiedziałem, co się dzieje od środka i monitorowałem. No i główny powód też to była pani prezes, z którą przeprowadziłem jakąś tam rozmowę osobistą na jakiś dłuższy czas przed podpisaniem kontraktu i tak jakby mówiła oficjalnie do mnie, że czeka na mnie i akurat wszystko wyszło po jej myśli i pewnie też po mojej na dzień dzisiejszy. A dlaczego do tej pory nie spróbowałeś swoich sił za granicą? Jaki jest główny powód tego? Wiesz co, chyba nie było na tyle satysfakcjonującej oferty, żeby rzucać wszystko i jechać. I chyba tak to było, bo jakieś były, to były. Ale jak mówimy sobie właśnie te przysłowiowe jakieś. No i ostatni rok był dosyć intensywny też w życiu prywatnym, gdzie pojawił się syn. No i jakieś te priorytety czyli się żonglują. Też, ale no tak mówię, jakby była to satysfakcjonująca oferta, to pewnie i tak byśmy pojechali, bo żona była jak najbardziej na tak. Jak przychodziłeś do Widzewa, to wiele osób, pewnie w każdym klubie, do którego przychodziłeś, wspominało moment sprzed 9 lat. Albo 10. Albo nawet 10. No 9-10 lat temu gol z Manchesterem City. Ty pamiętasz pewnie ten moment całkiem dobrze i to taki czas, którego nie zapomnisz do końca życia, tak zgaduję. Pewnie tak. Pewnie ciężko też było przebić chyba w naszych realiach polskich, mówię. Jeżeli gdzieś byś wyjechał, gdzieś byś grał, wiadomo, w pucharach co sezon, to inaczej. Ale ciężko było przebić tą, jak mówisz, tą sytuację w ogóle. Na życiu piłkarskim coś ponadto, prawda? I że to będzie zapamiętane na pewno. I jedni mówią, że to przekleństwo, drudzy, że właśnie, jak mówisz, super wspomnienia. Chyba wszystko coś jest pomiędzy chyba. I to, prawda?
No ale niewiele osób pamięta, że Widzewowi strzeliłeś też całkiem ładną bramkę. Tak. To był chyba sezon 12-13, tak mi się kojarzy i strzeliłeś. No, aż tak dobrze nie pamiętam. Mniejsza z tym. No ale właśnie skąd twoim zdaniem taka różnica właśnie, że każdy pamięta, nawet w Łodzi, tak? Przede wszystkim w Łodzi, ten gol strzelony Manchesterowi, ja jakoś tak o tej bramce przeciwko Widzewowi było zdecydowanie ciszej, jak trafiałeś do Widzewa. A, to nie prawda, bo nawet jakimś dziennikarzem, z którym rozmawiałem, przypominałem o tym, jeżeli z rozmowy wynikało, tak kiedy to było i co i jak. I wtedy jakoś tam naprowadzaliśmy się i rzeczywiście finał był taki, że widzieli tą bramkę i pewnie łatwo ją znaleźć w internecie. A czemu tak było? No, wydźwięk pewnie w Polskę, nie? Bramka Widzewowi, który nie jest takim mocnym klubem, jakim był, a Manchester City stał się jeszcze mocniejszym klubem niż wtedy, jak my graliśmy z nimi. Ten gol z Manchesterem City, te bramki z Widzewem i kilka innych bramek sprawiły, że zostałeś okrzyknięty takim talentem. Można powiedzieć całkiem dużym, jeśli chodzi o polską piłkę. Już nie pytam teraz o wyjazd za granicę, bo nie każdy piłkarz musi wyjeżdżać za granicę, ale dlaczego ten talent na razie przynajmniej nie zrobił reprezentacji, kariery na miarę reprezentacji? Co, chyba nie ma jednego takiego powodu, którym byśmy znaleźli, tu jest to, że tam nie zrobił, bo charakter do pracy mam i to akurat mogę tam w czystym sobie powiedzieć, że każdego trenera moglibyśmy zapytać i finał byłby taki, że powiedzieli, no, że tak, że wszystko w sumie nie robił. I to tak jakby rękę dałbym sobie za to uciąć. A może były zbyt wielkie oczekiwania tych z zewnątrz ludzi, że takim talentem właśnie dziennikarze okrzyknęli. A nikt mnie o to zdanie nie pytał tak naprawdę wtedy. Teraz mogę łatwo rozmawiać, bo na przykład nie spełniłem czyichś oczekiwań, takich, których ktoś sobie tam myślał. I może tak może szukać. Może rzeczywiście nie byłem aż takim talentem, na którym oni mnie kreowali. Może tak, no mówię, tu można, temat rzeka, rozmawialibyśmy pewnie dłużej. No, tak czy siak, masz sporo meczów w Ekstraklasie. Wróćmy do tego, że teraz jest właśnie to zajście dwa poziomy niżej. Uwierzyłeś w ten projekt, ale się długo wahałeś. Czy też były inne oferty, które były, no mimo wszystko, jak się później okazało, nie tak dobre jak ta z Widzewa? Ile tych ofert było, jakbyś mógł tak przybliżyć troszkę kulisy tego twojego transferu? Mówisz liczbowo, tak jakby, tak? Tak. Tak jakby oficjalną z najwyższej klasy rozgrywkowej, to była jedna i konkretna, to były z Wisły Płock. To mogę powiedzieć, ale jak mówisz, uwierzyłem w ten projekt i też różnice między rozpoznawalnością klubu, stadionem, kibicami, ogromna różnica. Nie można porównywać tych dwóch klubów, nawet będąc, mówię, w tej ekstraklasie Wisła Płock, która nie wiem, fajnie zaczęła, a summa summarum pewnie i tak skończy gdzieś tam w połowie stawki i będzie kolejny sezon w ekstraklasie, a tutaj jakiś tam projekt budujemy, który to mnóstwo, tysiące ludzi stoi za tobą jakąś tam murem, wszyscy mają tak jakby jeden cel, naprowadzają, a liczbowo kurczę, ciężko w ogóle określić, bo to były jakieś tam zmiany, z jednym nie było oficjalnych, było dużo rozmów. No nie naście na pewno, ale na palcach dwóch rąk byśmy policzyli. A tak procentowo, bo wspomniałeś o tym, że dużą rolę w twoim transferze odegrała prezes Pajączyk, że ta rozmowa też wpłynęła na twoją decyzję. Procentowo mniej więcej, czy to było chociaż 50% tego, że zdecydowałeś się przyjść do Widzewa, czy może trochę więcej, czy bez prezes Pajączyk? 50 jako pani, tak? Mówisz, tak, jako pani prezes. Tak. Czy bez pani prezes byś się nie zdecydował przyjść, bez tej rozmowy do Widzewa? A czy bez, tak w ciemno? Chyba nie. Czyli jak mówisz, a czy aż połowa? Ale też przelała, nie, ale dużo, tak, możemy tak powiedzieć, że przelała czar, jak mówisz, bo bez tego to trochę w ciemno bym przed, nie znając tak jakby osób, byśmy się spotkali na podpisanie kontraktu, tak jak z tą pierwszą się spotykam, bym złożył podpis, i tyle. A, B, cześć, okej, idź do szatni, robisz swoje, a tak to rzeczywiście przeanalizowaliśmy sobie jakieś tam, ona też tak jakby jakieś tam ze swojej perspektywy powiedziała, że to też jest jakiś tam krok w tył, gdzie możesz zrobić dwa w przód i mieliśmy podobne jakieś tam w przeszłości przeżycia, można powiedzieć, w tym świecie piłkarskim oczywiście, ona w sferze zarządzania, ja na boisku i jakieś tam doszliśmy do takiego konsensusu. Powiedziałeś, że kilka osób polecało ci grę w Widzewie, kontaktowałeś się z zawodnikami, którzy już w Widzewie grali, a czy były takie osoby, które ci odradzały transfer do łódzkiego klubu? Tak, Mateusz, były. Odpuść. Były na pewno takie głosy, może nie u najbliższych, ale
U takich, których znam długo lat i właśnie jak mówisz, typu, już widziałem, co chciałeś powiedzieć, Mateusz, nie, druga no liga tak. I tak, stara śpiewka. No domyślam się, że tak to wyglądało. Klasyka. Tym bardziej, że ostatnie 10 lat grając w Ekstraklasie, to rzeczywiście i w sile wieku tak jakby, masz 28 lat, czyli to życie piłkarskie wchodzi tak jakby ten najwyższy twój poziom fizyczny i masz ogromne doświadczenie już wtedy, także tak, zdecydowanie było sporo takich głosów. Czy cały czas podtrzymujesz, że piłka nożna to tylko dodatek do życia? Padło koniec, takie stwierdzenie. No tak, wiem, co się chodzi. Koniec końców tak, bo to też wziąłem chyba od kogoś, chyba od Szymona Pawłowskiego. Tak, mi się to bardzo spodobało, bo koniec, oczywiście, ty traktujesz to jako pasję, zaczynasz jako mały kajtek, ten 20 lat wtedy. Mam 28 lat, a 20 siedzę w tym, tak jakby mogę powiedzieć. I koniec końców, jeżeli przeanalizujesz te poważne sprawy, jakie dochodzą z każdym kolejnym rokiem życia i stajesz się jakiś tam bardziej doświadczony mentalnie, to tak się staje i patrzysz już coraz bardziej na inne sprawy poprzez, jak mówisz, jak mówiłem, dziecko, jedno, drugie, czy rodzice starzeją się po prostu. Takie rzeczy dochodzą ludzkie, o tak można ale powiedzieć. Ale z drugiej strony teraz piłkę musisz traktować jak swoją pracę. Dzięki pracy właśnie masz pieniądze, tak. Możesz żyć na odpowiednim poziomie. Zdecydowanie. Czyli to też jest... Dlatego mówię, że to jest ciągle ta pasja i ciągle stawiasz ją na pierwszym miejscu. Tylko gdyby coś się wydarzyło, nie daj Boże, to ona schodzi pewnie na drugi plan. I wiele takich, nie wiem, w życiu miałem w moich szatniach różnych chłopaków starszych, którzy... Nie wiem, ktoś umarł po prostu z rodziny, no to na chwilę, na jakiś czas ta piłka staje się numerem dwa. Ale jak mówisz, to jest to dalej pasja, zrobisz to całe życie i dalej jest to numer jeden. I wszystkie argumenty powiedziałeś, czyli zarabiasz pieniądze z tego, jakąś pozycję swoją wyrabiasz, tylko gdy schodzisz już z boiska i już kończysz tą karierę, to jest ciach, przychodzą następni, ciebie nie ma. Połowę życia. No zgadza się, ale jeszcze... Nie. Jeszcze trochę. Piszemy takie scenariusze już. Spotkamy się za jakieś 7, może 10 lat. Porozmawiamy o tym, co po karierze. Co po karierze, tak. Ale teraz jeszcze słowem o Łodzi. My jesteśmy łódzkim portalem, tu.łódź.pl, więc chciałbym się ciebie zapytać o Łódź, o twoje wrażenia dotyczące miasta, może jakieś ulubione miejsce. Ulubione miejsce. Tak, no poza domem oczywiście. Poza domem, w którym się dużo spędzało czasu. Czy masz w ogóle czas, żeby wyjść czasami na miasto, zjeść gdzieś jakiś obiad? W ostatnich latach w innych miastach mieliśmy tego czasu dużo i spędzaliśmy w każdym innym, a poprzez tak narodziny tego młodego gościa to stał się duży problem, bo tutaj nie mamy dziadków z obu stron. Dosyć blisko jest z Warszawy, bo jestem z Warszawy, ale to nie jest tak, że mogą sobie dojechać na każde zawołanie i możemy sobie wyjść. A odnośnie miasta, to jakoś jak rozmawialiśmy o urbanistyce, to już w jakimś wywiadzie wcześniej też ująłem to, że jest bardzo zmiksowany i wyjątkowy na swój sposób. Jedno może się podobać, drugim nie, ale ono jest po prostu. Te różne stare rzeczy nie kolidują, ale po prostu się miksują z tymi bardzo, bardzo nowymi. A Piotrkowską chyba każdy zna, to przejście, to już w lato mieszkałem, jak tutaj przychodziłem na testach, których już przychodziłem, no to mieszkałem blisko Piotrkowskiej, także na pewno sobie parę razy przyszedłem, Piotrkowska. No to w lato fajnie to żyje, cały dzień można, teraz wiadomo, trochę pogoda nie sprzyja, ale cały dzień, całą noc, może nie noc, ale większość działa długo. To po prostu, dokładnie. Tak około 21 godzin pewnie na dobę, tak. Aha, no i fajnie to wszystko wygląda i chyba wielu osób pytam, czy z klubu, którzy właśnie są łodzianami, to wszystko idzie w dobrą stronę. Ten Monopolis tak otwierają tak, dosyć tak. Nowy, także wszystko no ta rewitalizacja odmawia. Ogólnie rewitalizacja, o tak. To Sto Kamienic bodajże jest takie coś. Miasto Kamienic, tam ładnie tak zagra, tak. Gra słów. I tak, gra słów, dobrze powiedziane. I chyba nie wiem, Łódź, tak mi się wydaje, te budynki w cegle. I chyba to jest jakiś tam, za jakiś czas będę, tak, z takim rozpoznawczym chyba, że jest ta czerwona cegła, która jest nagminnie odnawiana, można powiedzieć. A co ci się podoba najbardziej w samym klubie, w Widzewie? Chyba stadion i samo wyjście na rozgrzewkę chyba, to już fajne jest. Ja podobną rzecz przeżywałem w jednym klubie, w którym, jak mówiliśmy, tym Lechem Poznań. Które tak jakby wszystko zaczynają, to jest fajna to początek, kiedy wychodzisz na rozgrzewkę i ci kibice po prostu już czekają na ciebie i krzykną 2-3 razy, to już tak jakby cię napełnia, nakręca od samego początku, bo potem samo wyjście na mecz, to już przeżywasz kolejny raz, już wróciłeś z rozgrzewki, wyszedłeś znów, to już ten, ale to pierwsze wrażenie chyba przed meczem samym już, gdy czujesz, że to jest ten dzień meczowy, zaraz się zacznie spotkanie, to chyba taki, to mi się najbardziej podoba, no nie wiem, każdy ma co innego, ja mam
takie coś, jak już czekają na ciebie już pół godziny, godzinę przed meczem, już są ci kibice. Teraz przejdźmy do osoby trenera. Na początek takie dosyć ogólne pytanie, jaką osobą jest trener Kaczmarek? Jaką osobą? To właśnie, czy prywatnie, czy zawodowo? Zawodowo. Bo prywatnie odbyłem jakiś tam rozmów parę przed. Najpierw zawodowo, prywatnie. Zawodowo. Chyba w wielu aspektach prowadzi to jako ten menadżer taki z Anglii przysłowiowy, że ma super współpracownika numer dwa, swojego drugiego trenera, który bardzo nam pomaga w rzeczach, analizach tego typu, przygotowaniu do treningu, a trener często zwraca tylko jakąś uwagę na najważniejsze rzeczy i taki ma sposób działania. I chyba pierwszy raz się spotkałem z takim, że aż tak nie udziela się w każdej minucie treningu, tylko zwraca jakieś tam uwagę na te rzeczy, na których mu najbardziej zależy. I chyba dosyć konkretny i mi się wydaje szczery, że jeżeli potrafi ci powiedzieć, co nie gra najzwyczajniej, wziąć cię na rozmowę i chyba sprawiedliwy, o tak. Dzień dzisiejszy nie wydaje mi się, jeżeli już przez pół roku pokazał to, że jest sprawiedliwy, że postawi jakoś tam, no jeżeli ktoś dobrze się prezentuje, ktoś drugi nie, to najzwyczajniej ten lepszy gra. Tak. To prywatnie się jakoś różni od tego zawodowego? No chyba jak każdy, podejrzewam, większość ludzi, sportowców czy zawodowców wyrażki się w różnych innych aspektach życia. Myślę, że się różnią ludzie. Jeden potrafi być nadpowodliwy dosyć mocno na boisku, a w życiu prywatnym zupełna oaza spokoju. I czy trener... Aha, no taki akurat trener chyba nie jest. Chyba potrafi jakoś tam ten balans utrzymać. I jakieś tam rozmowy też nie znam go na tyle długo, bo to dosłownie parę rozmów było od mojego przyjścia. Graliśmy przeciwko sobie, no to wiadomo, że nie mamy jakiegoś tam kontaktu, ale nie wiem w sumie, też za dużo chyba nie mogę też powiedzieć, nie chcę się wychylać, bo tak naprawdę za krótko się znamy. Nie trzeba zapytać trenera Kaczmarka, jaki jest. Jaki jest osobiście. Pamiętasz swój pierwszy mecz w Widzewie? Właśnie to wyjście na rozgrzewkę. Jakie emocje ci wtedy towarzyszyły i opowiedz trochę o tym. To było ze Stalą. Ze Stalą Rzeszów. Tak, i po takim niezbyt... początku, słabym tak, no, początek początku był sezonu. Ciężki. Ciężki, w kratkę. I właśnie wtedy, tym bardziej miałem jakieś tam wątpliwości wtedy, bo to narastało. Wiadomo, że co tydzień sobie patrzę na te spotkania, jak to idzie. To była bodajże już 6 albo 7 kolejka na tej skrze i wtedy pojechałem. My jeszcze możemy cofnąć się o tydzień do tyłu, bo byłem jako... Bo jeszcze nie było cię w kadrze, ale tak, byłeś Tak, ale byłem zawodnik. Z zespołem, tak, już byłem jako zawodnik, ale jeszcze nie byłem zgłoszony i jeszcze nawet nie byłem gotowy, ale pojechałem z zespołem normalnie w rzeczach klubowych na spotkanie jako widz, można powiedzieć. I oglądałem ten mecz w Częstochowie, właśnie na tej sztucznej murawie. Chłopaki przegrali i wtedy... Wiadomo, jakiś tam ciężar narasta, bo już podpisałem, już poszło. To jedno, i wszyscy myśleli, że zjecie tą ligę, a tutaj się pojawiają problemy, no środek stawki. Tak, i kolejna rzecz mówię, że na mnie to narastało, bo już podpisałem. Chłopaki niestety przegrali ten mecz i gramy zaraz mecz u siebie. Tu już jestem liderem bodajże. Tak. I takim bardzo dobrym, bardzo dobrym początku sezonu. I chyba byłem w duży sposób zaskoczony, że jednak... Ci kibice z nami dosyć mocno od samego początku te wejście, mówię ci, na murawę z nami i wypełnili po brzegi i chyba też rozpoczęliśmy źle, bo też przegrywaliśmy 1-0, ale szybko udało się wyrównać i przechylić tą szalę zwycięstwa i potem już dosyć mocna seria poszła. No tak, końcówka rundy to już w waszym wykonaniu można powiedzieć majstersztyk. Szkoda troszkę, że ta runda się kończyła. Takie same pytanie dostawałem po tym ostatnim meczu. Ale coś w tym musi być w takim razie. Tak, jak ci przysłowiowo żre, jak się mówi w tym żargonie u nas, to chcesz, żeby to trwało, dopóki się nie zatrzymasz. Która ze statystyk jest dla ciebie ważniejsza, gole czy asysty? Bo teraz grasz w końcu w środku pola, więc już no nie przerzucamy cię na prawą obronę, ani nic z tych rzeczy. Rozumiem. Więc jako środkowy pomocnik, co byś wolał? Wolałbyś strzelać gole, czy raczej asystować? No zawsze chyba największa frajda jednak jest z tych zdobywania bramek i jednak gdy twoje nazwisko jest wyczytane, albo nawet w każdych jakichś tam, wszędzie w każdych mediach jest. Ten pierwszy to jest jednak ten strzelec. Chociaż wiadomo, są takie asysty, po których ludzie mówią, że nie wiem, on strzelił nim praktycznie, nie? Że to po prostu dołożył. Ale koniec końców chyba najprzyjemniej jest tak. Jednak są te bramki. Czy widzę, potrzebuje wzmocnień, żeby awansować do pierwszej ligi? Dwóch chłopaków odeszło,
którzy tutaj jakiś czas spędzili, więc podejrzewam, że tak, że każdy zespół potrzebuje jakiejś tam wzmocnień, nawet jak dobrze idzie. No, w tych największych klubach też co rundę, co sezon się zmienia, także jak najbardziej mi się wydaje, że każdemu się przyda. No nie będę cię pytał o pozycję, bo nie od tego jesteś, ale czy w takim razie uważasz, że widzę już z tymi wzmocnieniami, które no pewnie się pojawią, ze 2-3 nazwiska, będzie w stanie awansować do pierwszej ligi i nie powtórzy się to, co się działo jeszcze zanim przyszedłeś do klubu. Wiesz, że każdy teraz chciałby z moich ust usłyszeć. Tak, poproszę jasną deklarację. Tak, awansują i koniec. No wszystko jest na dobrej drodze, ale z drugiej strony nabiłeś tyle punktów. Chłopaki mówili, że na tym etapie oni wcześniej mieli 5 mniej, mieli chyba 10 przewagi. Mhm. My zrobiliśmy 5 więcej, a mamy bodajże 3 tylko ten premiowane niewiele awanse. Tak, i to jest ciekawe, czy drużyny, kto wytrzyma tą presję. No wydaje się z naszym jakimś tam doświadczeniem, zespołem, że to my będziemy, ale no nie można wsadzać do łz mi, że wszystko na pewno na 100% spokojny awans będzie. No taki byśmy chcieli. No i wszystko, tak jakby mówisz, po tych wzmocnieniach, jeżeli to będą jakościowe, a na pewno chyba klub się tylko takich stara zawodników ściągać, no to jakieś większe przeszkody według mnie nie powinny nastąpić. Jeżeli z takim podejściem będziemy, jak mówisz, jak końcówka, jak tą drugą część sezonu podchodziliśmy, to że potknięcie się zdarzyć może, no to na pewno w 14 meczach coś się pewnie wydarzy. No nie ma takich chyba opcji, żeby 14 z rzędu, no to wtedy pewnie po 7 kolejkach byś praktycznie mógł skakać z awansu. Nie? No tak. Już byłoby to łatwiejsze. No, czyli rozumiem, że jesteście przygotowani na to, że nawet jak się jakaś tam porażka przytrafi. No to jest może nie porażka, nawet mówię o remisach. Nie? No nawet remisy to a to nie można mówić o remisach. Tak, ale to nie można mówić o remisach, to jest słowo przeklęte chyba. No tak, to nie kojarzy się dobrze. To mówię, chyba lepiej przegrać. Tak. Co, na koniec mam pytanie już takie bardziej osobiste. Co chcesz osiągnąć z Widzewem? Bo podpisałeś taki dosyć specyficzny kontrakt. No tak, to jest... Czyli awans do ekstraklasy. Dopingujący. Ale czy coś taki więcej? Można powiedzieć. Tak, można powiedzieć, że dopingujący, jak mówisz, że ten każdy sezon pewnie będzie się przedłużał ten kontrakt po awansach najzwyczajniej. I to jest tak jakby jasno sprecyzowany cel. No bo to jest dobre, no bo ja rozumiem stronę Widzewa, że tak działa, po to mnie ściągał, czy zadaniowca, tak? Zadania swoje robić, jedziemy dalej. I czy chciałbym, jak mówisz, no, czy małymi kroczkami, każdy małymi kroczkami wolałby, żeby ten awans za pół roku był, a za półtora właśnie, bo to półtora roku to jest sekunda tak naprawdę i możesz być w tej ekstraklasie, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jeżeli te wzmocnienia, na pewno by się pojawiły wzmocnienia, jeżeli już tak gadamy dalej i dbamy, to po tym awansie do pierwszej ligi to pewnie znów by był jakiś tam większy, pewnie większy ruch niż teraz w naszej drużynie najzwyczajniej, mówię tutaj transferowej. I chcieliby pewnie z marszu widzę zaatakować i ja chciałbym być po prostu ważną częścią tego projektu i do tej ekstraklasy dojść, a potem mówić jeszcze więcej, to już... No spokojnie. To jest duże na razie gdybanie, o tak no mogę tak, powiedzieć. Oczywiście. A co będzie? No wszystko tak jakby jest skrojone pod to w klubie. Ja też jestem zaskoczony tą organizacją, tym wszystkim, które mamy na co dzień. Czyli tych rzeczy, które najpotrzebniejsze, o których piłkarz nie musi się martwić. Czy fizjoterapeutów, czy odnowę, czy jakieś odżywki. Tego typu rzeczy jest wszystko na tip-top. Dlatego nic tylko... Wszystko od nas zależy i wszystko w naszych rękach i nogach. To w takim razie życzę samych zwycięstw, jak najmniej remisów w 2020 roku. Bardzo Ci dziękuję za czas, za rozmowę. Dziękuję. A Was zachęcamy oczywiście do udostępniania, no i lajkowania tego materiału. Tu Łódź, tu Sport, rozmowie tygodnia. Widzimy się w kolejnych tygodniach. Do zobaczenia.